robimy imprezę. O! Co to było? Ej, coś mnie... Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejny odcineczku ze serii Minecraft Hardcore 3, ostatnie wyzwanie. Moi drodzy, słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i bardzo, bardzo się cieszę, że w ogóle oglądacie te odcinki. Dziękuję za te wszystkie oceny i za te wszystkie łapki w górę po tych wszystkich odcinkach. Może wam pokażę, może nie, jeśli będzie taka okazja. Jeśli tego nie zapomnę, to będę o tym starać się pamiętać. Ale moi drodzy, słuchajcie, zaczynamy odcinek. Skończyliśmy na tym tutaj miejscu. A tutaj jest lawa, już myślałem, że tak chciałem tu szybko wejść i zobaczyć, ale nie ma co, po co. Więc słuchajcie, bardzo zaczynamy tutaj kolejny odcinek. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj wydobywaliśmy dużo surowców i nie chcę tutaj zginąć, jak wiecie sami, bardzo się staram tutaj nie zginąć. Więc naprawdę uwierzcie, że to nie jest kopciu tutaj tak przeżyć to wyzwanie. Co, tutaj sobie zamuruję od razu i zrobimy tu sobie schodki takie do... O! Myślałem, że lazury tu są. Tak, nie lazury, ten żwir po prostu tu sunął się i byłoby nieciekawie. Bardzo ryzykowne, co to robię. To ciągle to mówię, wiem, w każdym odcinku. Ale tak, wiecie, tak to mi pomaga się ostrożny być. I tak sobie mówię czasem do siebie, że słuchajcie, to zawsze jakoś to działa, że przynajmniej ta intuicja moja mówi co przynajmniej uważać. Więc uważajcie. Może wyskoczyć mi creeper. A tego bym nie chciał. Wiem, że nie muszę tego tak się męczyć, ale widzieliście, nie wiem, jakiś niedokończony korytarz, wystarczy jakiś nie jeden korytarz niedokończony i od pochodnia, dziwne, tu mi nie było. LOL! Ej, a mi to na serio nie było, to czego to jest pochodnia? Okej, okay. Może ktoś był przede mną? Okej. Okay. Na serio, patrzcie, bo ja tutaj nic nie kładłem, naprawdę. Mnie tu nie było, nie wiem. Nie wiem o co to chodzi. Ty, a może ktoś tu jest? Ej. Ej, jeśli tak, to kurde. Ale nie, przecież nie gram na serwerze. Na serwerze? Tylko słuchajcie, gram na normalnie, na survival, ja nie wiem. Ja nie wiem, halo. Ty, ale to jest dziwne, ja tej pochodni tam nie zostawiałem. Nie, to jest niemożliwe nawet. Albo jestem gapą, przy chwilą tak szybko to zrobiłem, że nie zwróciłem na to uwagę, więc dobra, nieważne. Więc już nieważne. Dobra, słuchajcie, ja tu myślę, że tutaj zrobiliśmy tu porządek. Nie wiem, czy tutaj coś będzie trzeba to robić, bo już tu na mnie jest ok, więc tylko zebrałem tu żelazo, bo już węgla mamy sporo tego, więc możemy tak naprawdę iść dalej. Nie wiem, czy na czym tu skończyłem. Tutaj skończyliśmy? Tak, bo to był szkielet, jak pamiętam. Ciekawy szkielet, który zniknął, albo poszedł sobie stąd. Mhm. A, tu pamiętam, byłem tutaj i tutaj mnie zamordowałem, bo to był szkielet właśnie. Zobaczmy, gdzie to prowadziło. Prowadzi tutaj. A, i tutaj byliśmy, czyli takie kółko zrobiliśmy delikatne. No nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Słuchajcie, ja tu staram się nie naprawdę uważać jak mogę. Tutaj mamy tak, widzimy co to jest tu pod nami, jest dużo skarbów, powiem szczerze. Złowca skarbu po prostu. Mam nadzieję, że coś nie przeoczyłem. Myślałem, że coś tam się buguje czy coś.
Tutaj możemy odblokować tutaj to przejście, bo tutaj jest ok, naprawdę jest ok. Słuchajcie, tak, nieźle to wygląda wszystko. Opanowaliśmy, słuchajcie, sytuację z serii Minecraft Hardcore'em. Kopalnia, słuchajcie, ta kopalnia będzie wyjątkowa. Patrzcie, tu jest właśnie ten skrzyneczka, ja chcę tutaj dojść. Miałem w tamtym odcinku to zrobić, ale nie wiem, się sproszyłem, bardzo się skupiłem, żeby tam oczyścić. Słuchajcie, robimy to. Musimy spróbować, przynajmniej musimy. Teraz naprawdę ryzykujemy jak cholera. Murowaliśmy się, słuchajcie, jest dobrze, słuchajcie, jest naprawdę dobrze. Wiesz, tu murujemy, żeby to nam nic tu nam nie weszło i nas nie zabiło, bo nie chcę tu ginąć, naprawdę nie chcę tracić tego życia. Szansy. Mamy 3 szanse i zobaczmy, co jest w tej krzyneczce. Wow! Co? Mamy znacznik. No, możemy nazwać jakieś zwierzę albo coś. Miecz, słuchajcie, chyba. O, pochodnie mam. O, super. Tu mamy wagoniki, tory z wagonikiem. Wow! Co to jest? Nasiona? Co to jest? Buraka! Wow! Nasiona arbuza. O, arbuza będziemy mieli. Buraka, chlebek. O, super! Co to jest nasiona? Chętnie. Słuchajcie. A tu tyle? Naprawdę? Ej, ja tu chodziłem i tak myślałem, że tu jest taki torek czy coś. A tu proszę, a nic, nic nie będzie. Tam, myślałem, że coś ciekawego. Będzie jakiś nowy tor i będę musiał nowo się denerwować. A to proszę, nic. Słuchajcie, czyli jesteśmy tutaj, gdzie ja skończyłem, bo tam byłem w... zbieranie tych wszystkich rzeczy i nie wiem, co teraz zrobić, bo mamy naprawdę dużo rzeczy. Znaczy wiem, co zrobić, tylko zastanawiam się, jak tutaj wejść, bo nie chcę tutaj wejść jakieś tutaj wielkie bagno, powiedzmy, potworu. A wiem, że tu jest, gdzie był ten spawner, nie pamiętam, a właśnie gdzieś tu był spawner. Ja staram się w ogóle nie oglądać moich odcinków, bo ja wiem, że wtedy jest takie wyzwanie i wtedy nie będzie tak za bardzo łatwo dojść wszystkiego. Wiecie, nie wiem, czy ryzykować, ale jeśli to zrobimy... Chodzimy, robimy imprezę. O! Co to było? Ej, coś mnie... Ty! Coś mnie popchnęło! LOL! Coś mnie popchnęło! To nie ja byłem! Z chwilą! What? Słuchajcie, robimy! Szybko robimy to! Robimy to! Teraz jakieś tu... O! Potwory mi się jakieś cholernie zrespią, no już. Trzeba zamurować, naprędzej. Dlaczego? Bo te potwory mi tu zaraz wejdą i tyle się skończy. Dobra, słuchajcie, udało się. Udało się nam to zrobić. Nie wiem jak, ale się udało. Naprawdę się udało, słuchajcie, jestem dumny. Chciałem tu wejść bardzo dawno. Ale nadal nie jesteśmy tu bezpieczni. Wiecie, że nadal nie jesteśmy tu bezpieczni. Co tu robimy? Więc musimy uważać na każdym rogu i się rozejrzeć muszę. Czy jest tu ok i mogę tutaj chodzić, co jest powodem teraz? Bo jeśli nie, to będzie niedobrze. To nie będzie dobrze. Tu jakieś chyba przejście było, jak się zdaje. Tak, tu zamurowałem, bo one się tu respiły, te potwory. Patrzcie, jak oczyszczam ten teren, to one się mniej respią. Chyba się rozpraszają, tak myślę. Ale nie jestem pewien, więc muszę naprawdę uważać teraz, co tu robię. Jesteśmy tak naprawdę głęboko, że naprawdę byłoby lepiej uważać, co teraz się robi.
Okej, okay, sorki, musiałem na chwilę przerwać. Ktoś mnie wołał. Słuchajcie, no ostatni kill off. Ostatni kill off. I wtedy mamy zabawę. Słuchajcie, ja tu trochę pozbieram tych kamyków. Mam nadzieję, że tam jakiś kipel nie wyskoczy, bo wtedy my jestem w dupie. Tak w skrócie. Więc tylko mogę albo go uderzyć i szybko uniknąć go. Ja on wybuchnie wtedy. Może rozwalić ten obsydian. I teraz mi się zdarzyło, że rozwalił taki właśnie jeden kilperek. Uśmiechnięty do mnie. Jak mówię, zgredek taki. A naprawdę nie chcę tego ginąć. Bo naprawdę nie chcę. Nie chcę tej serii. Jak przypominam jeszcze raz, nie chcę tej serii kończyć. Więc o, redstone mamy, super. Słuchajcie, mamy. Możemy zacząć budować właśnie jakieś narzędzia elektroniczne, takie kompasy, jak widzicie. Obsidiony czy coś takiego. Więc słuchajcie, nieźle, ale tu sobie muszę pojaśnić to wszystko, bo ja się boję, że tu coś mi się jeszcze zrespi. No dzień dobry. I tyle się skończy naszej przygody pięknej kopalni. Właśnie łączyłem zegarek. O nie, nie łączyłem. Właśnie. Przynajmniej tą minutę jedną mam doliczę, bo właśnie chciałem zatrzymać film. Więc słuchajcie, idziemy dalej. Tu mamy obsydian i wiecie co oznacza, moi drodzy? Wiecie co oznacza? Tym ja. Moi drodzy, wiecie co oznacza? To oznacza, że będziemy mogli wejść do Netheru. Tego nowoczesnego, chyba mam nadzieję. Bo powiem szczerze, że jestem bardzo ciekaw, jak oni to poprawili, bo ja słyszałem bardzo to głośno, że oni to poprawiali. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Mniej więcej to wszystko. Co ja tutaj będę... O! Panie. O panie. Wiecie co? Ja tu na razie chyba się zatrzymam tu. Bo ja nie jestem aż tak gotowy, żeby tam iść. Ja muszę zrobić fabrykę tego stone'a i będę wydobywać ten kamień. I w następnym tutaj odcinku chyba pokontynuujemy tutaj dalej tą podróż. Bo powiem szczerze, że jesteśmy tak kopani głęboko. Wiem, że niektóre te obszary oczyściłem. Ale wiecie co tą lawą może być? Będzie coś tak pewno ciekawego. Więc zawsze jest... Kurde, nie wiem gdzie jest, co? Skąd mi już hałasują? Byłem już. Kurde, jakby to była lawa, to nie wiem, się załamał. Wszystko bym stracił. Jak widzicie, to naprawdę jest dużo kopalni. Jak sami musicie zobaczyć, to boję to podchodzi, bo ja co słyszę tyle tych zombiaków na moją głową, że ja nie wiem co tu powiedzieć. Nie wiem co tu powiedzieć. Strach tu wchodzić. Tutaj robię te mosty, tak więc mam nadzieję, że po prostu nie spać. On ten mam. No tam gdzie ja. Słyszę Edermana po mojej drugiej stronie. Nie wiem, czy nade mną, czy pode mną. Się tak hałasują, że nie wiem, się gubię. No ja Edermana nie chciałbym denerwować, bo jak pamiętacie, mnie wykończył kilka sekund bez zbroi, a jak będę miał tą zbroję, to nie mam szans z nim tak naprawdę walczyć. Jeśli mi się teraz pojawia, ale Edermany to rzadko chodzą w takich rzeczach. No to jest... Dobra, to jest gdzieś fałszywy alarm. Szczęście. Nie wiem co tu zrobić, bo mamy tutaj fajne itemy. Wiecie co, ja się wycofuję. Nie, bo tu igram ogniem. Igram teraz naprawdę za ogniem. A skoro ich tam jest tak dużo, to nie wiem czy tam jest sens i to jak taki Ederman się na mnie zrzuci.
Ja nie wiem, co to będzie, ale na pewno zginę w tym starciu, to jest pewne. I potem będzie, że kurde, nie potrzebuję podziemia. Słuchajcie, nie jest źle, ale musimy naprawdę uważać, bo każdy jeden ruch i zły ruch prowadzi do nas, do naprawdę to przegranej tutaj walki. Więc naprawdę trzeba uważać, co się tu robi, co tu się wymawia. Przede wszystkim. Więc słuchajcie, tutaj mogę odblokować, bo już tutaj jest ok, już ogarnąłem tutaj kawał tego wszystkiego. Roboty odwaliłem, więc naprawdę jest nieźle, ale od góry jeszcze, dlatego że jeszcze nie były poziomy, nie są zabezpieczone. Dlatego że położyłem taki właśnie blokadę. Jakby ten zombie jak na mnie skoczył, czy jakiś pająk, czy coś, on zginie po prostu, bo nie zdąży wyjść. A te moby są w nim mądre, więc trzeba uważać. Ile jeszcze mam czasu? 5 minut, słuchajcie. Myślę, czy to będzie dobry, idealny moment, żeby się tu po prostu wycofać. Wycofać się stąd i po prostu nie przedłużać tego odcinka. I przynajmniej zakończyć ten tydzień przynajmniej tych odcinków, mniej więcej, z Minecrafta. Mam nadzieję, że wam się podobało taka akcja. Myślę, że chyba już więcej nie będę tam wchodzić. Dlaczego? Po prostu już tutaj wszystko prawie zmieniłem, więc nie wiem, co jest sens, nie wiem, czy jest sens tutaj wchodzić. Tutaj tak, tu zrobiliśmy porządek, tam tak zrobiliśmy porządek, tutaj było może zapytanie, co tu dalej. No, tutaj jeszcze nie zrobiliśmy porządek, jeszcze coś tam zostało. Ale nie będę tam wchodzić. Słuchajcie, kończymy ten odcinek dzisiaj. Ja tylko wrócę do bazy i to wszystko schowam. Wiecie, nie tej bazy do domku, tylko schowam do mojej bazy One. I będę miał, nie wiem, jeśli będę miał dużą mapę naprawdę już ten świat. I naprawdę nie wiem, co tu będzie. Dobra. Słuchajcie, nie wiem, co tu było. Już się gubię już. To jest naprawdę duża kopalnia, a na pewno niektórzy was już ogarnęli, ale uwierzcie, że tutaj trzeba być skupiony na każdy ruch. Nie wiem, czy jest dzień, czy noc. Noc. Jest, jest, noc. Noc, jest, noc. Dobra, słuchajcie, patrzcie. Wróciliśmy, wróciliśmy, daliśmy radę, moi drodzy. Jeszcze mamy, słuchajcie, 3 minutki, więc tutaj zostawię sobie ten moment, żebyście tutaj sobie mogli tylko... mamy tu, słuchajcie, nasiona arbuza. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak wyszło. Słuchajcie, tak na pół po prostu tak rzucę. Więc słuchajcie, naprawdę fajnie wyszło, naprawdę jak widzicie jest super, wyszło naprawdę dobrze. Mamy nasiona arbuza, którego bardzo szukałem i to jest bardzo rzadki chyba element tej grze, który można znaleźć. Znaczy można znaleźć to w dżungli na barcie arbuza, bo dynie to jest łatwo znaleźć, ale arbuz jest tylko w dżungli, jak pamiętam dobrze, się potrafi tylko tam zrespić. Nigdy nie widziałem gdzie indziej takiego arbuza, żeby się respił, więc... bardziej respi się na tych dżunglach w Minecrafcie, więc naprawdę nie jest źle, ale słuchajcie, ja bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, napiszcie, co byście chcieli też, może jakieś macie propozycje, jakiś odcinku, co mam tu zrobić, czy mam wydobyć tego obsydiana tam w podziemią i wrócić tutaj ponownie, tylko będę nie wiem, czy potrzebuję kilofo, diamentowego kilofu. Więc albo napiszcie, czy chcecie, żebym budował domek, trochę rozszerzał, bo mam zamiar ten domek troszeczkę rozszerzyć w następnym odcinku, taki mam plan trochę. Sorki, ślina mi weszła, zatrzyłem się. Dobra, już okej, okay, jest okej. Okay. To nie wiem, czy wam się by to podobało. Też może byście chcieli tutaj kontynuację tej kopalni. Napiszcie mi, słuchajcie, napiszcie mi śmiało w komentarzach, co byście chcieli. A jeśli nie chcecie pisać, czy lub coś innego wam się nie chce po prostu, czy coś nie możecie, to po prostu wejdźcie ankietę teraz, która wam się pojawi, bo też tak padłem pomysł, że może na koniec właśnie tylko nie będę wam takie może propozycje proponował. Jak widzicie, prawie 3 odcinki, słuchajcie, spędziliśmy w kopalni, więc naprawdę mamy dużo rzeczy tutaj zrobionych. O, mam właśnie w ogóle chrzyneczkę, mogę tam schować te wszystkie rzeczy, ale nie zrobiłem. Sorry, nowusz. Tu mamy tory, wiecie, ja to sobie zostawię.
Tu mam sadzonkę i jakbym, nie wiem, nie miał drewna, czy nie miałby trudną sytuację tutaj, nie, na przykład jakiś potwora, armia potworu mnie otoczyła, to mogę taką sadzonkę, słuchajcie, zasadzić i mógłbym tu czekać sobie przynajmniej, żeby mi urosła po prostu. Musiałbym dużo pochodni zużyć na tym miejscu, ale przynajmniej bym mógł tutaj, słuchajcie, drewno, mógłby tu przeżyć. Przynajmniej na czas, jakby się kilop mi się skończył, czy coś. Więc ta sadzonka jest tak celowo tutaj ułożona. Pająka, potem nie wiem, może na dół? To więc schowałem nie po co, nie pamiętam. Ale słuchajcie... Naprawdę się cieszę, że w ogóle jesteście w tym kanale. Naprawdę, dziękuję. Naprawdę. I słuchajcie, kończymy ten odcinek, bo czas mija dokładnie teraz. Więc moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, w ogóle odwiedźcie mój najważniejszy, mój Facebook. Oczywiście pamiętajcie, w pierwszym opisie filmu jest od razu, możecie wejść na mój Febe, w skrócie po prostu mój Facebook. I nie bójcie się, jeśli się boicie, to proszę napiszcie sobie tak, Facebook Oskarze Mrowe, po prostu i tyle. Przepiszcie sobie, czy skopiujcie ten moją nazwę tego kanału i to jest wszystko tam, wszystko tak samo. Nie bójcie się, nie ma tam wirusu, nikogo nie chcę tu oszukać, więc spokojnie moi drodzy. Moi drodzy, w ogóle chciałem bardzo wam tu podziękować jeszcze raz za tę waszą aktywność, za tych filmach. Mam nadzieję, że pod tym filmem będzie też taka ładna aktywność. Więc moi drodzy, pamiętajcie o ankiecie, który teraz tutaj może wam wyskoczył albo tam wyskoczyło, więc pamiętajcie o tym jeszcze raz. Wybierzcie odcinek lub napiszcie mi komentarz, jaki macie pomysł. Króciutko, nie piszcie takich długich zdań, co mam robić czy coś. Nie, po prostu zaproponujcie mi, co mam tam po prostu wam, gdzie mam, co mam zrobić mniej więcej dla waszych miejscu, bo chcę tak troszeczkę zrobić taką okazję takim troszeczkę okazję zrobić w serii. Więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie, jeśli chcecie być na bieżąco, to zostawcie tu czerwony guzik i oczywiście dzwoneczek, jakbyście chcieli być na bieżąco, czy po prostu nie lubicie powiadomień, to ja też rozumiem, spoko. Ale jak chcecie być na bieżąco, nie przekapić jakiś odcinek nowy z serii Michael Hardcore, czy za niedługo, słuchajcie, pamiętajcie, za tydzień, pamiętajcie, 1 czerwca pojawiają się, no, ponownie serie Mass of Orion i Wiedźmin 1. Więc okej, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, 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 widzimy się za 3 tygodnie, cześć.